Tą wystawą Mariana Kruczka, Józefy Sobor-Kruczek i Pawła Kruczka otwieramy cykl wystaw rodzinnych twórców Krakowa, Nowej Huty. To jest wystawa w Galerii M Ośrodka Kultury imieniem Norwida. On się odwołał do człowieka kreatora, do człowieka, który przeobraża swoją wyobraźnię. Wszystko, co widzi, dotyka. My żyjemy w świecie, który wszystko jednolica. Przecież ta sztuka stworzyła z tych napływowych ludności, tutaj stworzyła mieszkańców Nowej Huty, która ma swój teatr i tu przyjeżdżają i ma swoje galerie i tak dalej, i tak dalej. Twórczości pana Mariana Kruczka mamy to, co dzisiaj już może nie jest takie częste, właśnie tą fascynację rzeczami. To właśnie umiłowanie przedmiotu, tworzenie z wszystkiego, co było dla niego intrygujące, fascynujące, zwracające jego uwagę. Każdy z nas na swój sposób jest sobą, cokolwiek by to miało znaczyć i właściwie bez względu na różne okoliczności, że to jest coś, co nas łączy i bardzo się cieszę, że miałem takich wspaniałych rodziców i że mogę dzisiaj tą wystawę w tej chwili jakby świadomie otwierać. Fundacja Brata Alberta powstała w 1987 roku. W tym roku obchodzimy 20-lecie istnienia fundacji. Jej założycielami byli świętej pamięci pani Zofia Tytelowska, świętej pamięci Stanisław Pruszyński i ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W 1996 roku pojawił się pomysł, na jaki cel zaadaptować dawną kaplicę przy kościele świętego brata Alberta. I tutaj ogromna rola księdza kardynała Franciszka Macharskiego, który na cel właśnie warsztatów terapii zajęciowej przeznaczył dawną kaplicę. Pierwsze zajęcia odbyły się 1 marca 1997 roku. Opieką obejmujemy 35 osób niepełnosprawnych. Są to przede wszystkim mieszkańcy Nowej Huty. Zajęcia odbywają się w 5 pracowniach. Pracowni gospodarstwa domowego, tkacko-krawieckiej, plastycznej, edukacyjnej i stolarstwa Rzemieśl Róży. Do siebie. Prosiłam, byś sobie zabierał krótsze nici, a nie tak, żebyś. Celem warsztatu jest przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych, ale też rehabilitacja społeczna, czyli włączenie ludzi niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie. Nasze warsztaty są integralną częścią Fundacji Brata Alberta. W chwili obecnej fundacja na terenie całej Polski prowadzi 12 warsztatów terapii zajęciowej, 10 świetlic terapeutycznych, domy stałego pobytu i środowiskowe domy samopomocy. To jest nasz pierwszy występ taki w Nowochódzkim Centrum Kultury. Ćwiczyliśmy 4 dni z paniami właśnie z dziewczynami właśnie z Anglii. No i świetnie się bawiliśmy, jesteśmy wyluzowani, zero stresu. W 1991 roku wraz z przyjacielem odwiedziliśmy Kraków. Podczas tej podróży zrodziło się marzenie, by zrobić coś, co przyniesie radość dzieciom z tego miasta.
Ideą było stworzenie przedstawienia z udziałem setki dzieci. Jednym z warunków zrobienia przedstawienia w Nowochódzkim Centrum Kultury było zaangażowanie dzieci właśnie z Nowej Huty. Zaczęliśmy w szkołach, a później w Nowochódzkim Centrum Kultury. Pracowaliśmy z 60 dzieci w 7 różnych szkołach przez 4 dni, po to, by powstało 2,5-godzinne przedstawienie. Przeciętny człowiek natychmiast wkradł się w nasze serca, zupełnie o to nie zabiegając. Po prostu zjawił się, przekonał nas, że do czegoś się nadajemy, że jesteśmy różni, ale nie przeciętni. Dzięki współpracy moich trenerów i tancerzy z dziećmi z Nowej Huty i Krakowa powstało to szczególne widowisko. Wcześniej robiliśmy wspaniałe przedstawienia, ale myślę, że to jest najlepsze.